Ile mi jeszcze zostało do unieszkodliwienia tych? Psycho killerów. Dwóch. O, spoko. Ogarnę to zadanko. Jeżeli będzie krótkie, to może jeszcze następne. Ja potem rozważę, do czego wpakować punkty. Mam już troszkę jednak. Dość, żeby to faktycznie zrobiło różnicę. No, jak tam życie w Night City? Śpisz troszkę? Bo ja nie. Bierzmy się do roboty. Słuchaj, urwał mi się kontakt z moją małą Juliet i spoko. Problem w tym, że dziewczyna ma dane, na których mi zależy. Jedź do niej i je zdobądź. Szczegóły w załączniku. Dzień dobry. O, ciekawe. Schować safe za obrazem. Oryginalnie, jak na najemniczkę. Wiesz, najemniczka i obraz. To jak ty i brain dance z opery. Bardziej mnie zastanawia, czemu ten obraz leży na ziemi. Jakby Juliet musiała się śpieszyć. Tak. Tu stało się coś złego, Vi. Coś bardzo złego. Ach. A wiesz, co podpowiada mi doświadczenie? Że safe to dobre miejsce na schowanie cennej drogi. Co ty? Jest i czytnik kart. Może gdzieś to jest klucz. Dobra. Piętro najpierw sprawdźmy. Może gdzieś jest pod ziemią, oczywiście. Rozejrzyjmy się. Imponująca apteka. Nie wiedziałem, że to gówno jeszcze krąży na czarnym rynku. Wszystkie te piguły są na uspokojenie. Kupujesz je, jak nie stać się na nic lepszego. Sporo jak na jedną osobę. No, jedna półka. Druga półka, trzecia półka. O! Śmierdzi. Ale na tym podobieństwa z pokojem najemnika się kończy. Ktoś w to solidnie przyjebał. Ślady walki. Jeśli tak, to jedyne. Prawie kompletnie zużyty. To nie jest coś, co trzymasz w domowej apteczce. Co my tu mamy? Wiadomości, dwie sztuki. Nie chcę nas odwiedzić. Clean cut. Dear Lord. Styczeń, grudzień. Grudzień, październik, wrzesień. Okej. Aha. Okej. Okej. Prawda, że przy tutaj ktoś, kto namieszał, nie? Lecimy dalej. Jeszcze coś? Jest to jakieś wykrzykniki, ale chyba są poniżej obydwa, czy tylko jeden jest poniżej? Nie, obydwa są poniżej, okej. To już wszystko sprawdziłem. Zejdźmy jeszcze tutaj. I obszukajmy ten poziom, zanim pójdziemy do podziemia. Gdzie jest zawiązanie akcji, że tak powiem. Juliet Horian. Dobra, lecimy niżej w takim razie. Szybki zapis. Ale teraz pierdolę.
Charles Horrigan. Jestem ciekaw, czy dalej ją wytłumić. Moi przyjaciele. Oh dear. Dobra, mamy trochę rzeczy do przeczytania. No dobra, tutaj są jedne zwłoki. Powinna być jeszcze jedna z tego, co rozumiem. Gdzie jest cy? Żyje. Dobra, to co, sakujemy to. Zgarniam chip i tyle w temacie. Kolejny flex we wschodzę. Czarująco. Gdzie jakiś FF jest? Nie, nie ma. Tutaj? No nic. No, udało się nawet, spoko. No i 2300 dodatkowe i tutaj jeszcze jakiś hajs. Dobra, zbierajmy się stąd. Tak czy inaczej, zgarnęli przyjaciółkę, która potrzebowała pomocy i się skończyło w ten sposób. No. Czasem nawet ja mam szczęście. I jestem przeciążony. Trzeba by nie sprzedać sobie złomu. Albo przerobić go na elementy w sumie. Teraz już mogę, bo mam wszystkie ulepszenia wpakowane. Więc jazda. W sumie to muszę pogadać z tym pistoletem znowu, może przypomnij sobie, do kogo należy. Ostatnio grałem, to takie coś niestety nie miało miejsca. Biegałem z nim do końca świata. Nie, żebym był szczególnie szczęśliwy z tego tytułu. Z kogo się pozbyć mogę na spokojnie. Rozważę tylko, czy chcę zakładać tą czapeczkę śmieszną. Wow, skasowałem wilczy ten. No, trudno. W ciuchy żadnego nie będę się przebierał, nie jestem jakimś psychofanem. No dobra, sytka jest tam. Tutaj wejść. Żaba, bouncy, jest. No. No to już jeżdżą jakieś samochody nawet. Jest druga w nocy. Życie powoli wraca do Night City, mówicie? Ileś syfu i bezdomnych jest naprawdę przygnębiająca w tym miejscu. No, ale taka ma być.
No. O, jeszcze telefon. To, co spotkało Juliet. Jasna cholera. Nigdy nie mówiła o swojej siostrze. Szkoda. Dobra, dzięki za te dane, Vi. Zamykam kontrakt. Do usłyszenia. No halo. Dobra, to co? Jeszcze sabotaż pykniemy i... Chciałem się nauczyć prowadzić samochód? Przestań stać na środku drogi! Jakby narzekał, że go potrąciłem, to wtedy bym tak słowo daje, wysiadł i po prostu przeczął tłuc samochód. Albo nawet mu zatłukł, wsiadł do samochodu i odjechał, zanim policja by się zwiedziała. Znaczy no, zwiedziałaby się tak czy tak, bo oni by się po prostu respią z... Nie wiem, pojawiają się kurde na ścianie jak pleśń, ale... Powiedzmy, że dają sobie spokój na szczęście. Hive Mind jest usatysfakcjonowany po chwili pościgu. A, to tutaj. Klasyka. Trzeba wejść na teren korporacyjny i podłożyć Moskwę. Więcej info w załączniku. A, jeszcze muszę pogadać z Tedem Foxem. To jest cholernie proste. Akurat. No, ale masz brykę. To ja. Ty jesteś Teddy? Teddy, wsiadaj. Wszystko ci opowiem. Dobra, Teddy. Co jest grane? Widzisz parking? Tam, po lewej. Należy do Kentucky. Mam cynk, że w środku trzymają specjalny transport. Specjalny? Dla Six Streetów. Okej, to co mam zrobić? Wejdź do garażu. Zamontuj ten tracker pod ciężarówką. Uważaj na kamerę i nie daj się nagrać. Okej. Ratujesz moją karierę. Jesteś wojownikiem prawdy. Okej. Dobra, na mnie pora. Bądź jak ninja i uważaj na kamery ochrony, dobra? A co? Mnie kochają, ciebie nie. Będziemy w kontakcie. Idealista, no ale okej. Dobra, nie będę się z tym pierdolił, tylko po prostu włączę swoje kamery hurtowo. I voilà. A co jeszcze? Odłamacz może zapuścimy. O, proszę. No i załatwione. Pyk wyłączone. Szybki zapis. I... pa. I ciężaróweczka jest tutaj. Skoczę otworzyć kogoś okno. A, tutaj jest. I legendarny itemek. Co my tu mamy? Trench. Okej, spoko. To też zgarnę, bo czemu nie? To będzie dobry dzień. Trzeba wyjść tą samą drogą. Easy peasy, lemon squeezy. Wystarczy tylko mieć podwójny skok. Hoppa! No, i wzór obywatel wraca na miejsce. Dobra robota. Teddy dosra teraz tym ważniakom z Kendachi, także popamiętają. No i szacun, wszystko po twojej stronie odwalone na tip-top. Zamykam kontrakt. Myślę pieniążki. Na szczęście bardzo mi skłamy ten punkt odbioru nagrody specjalnej. No, 6000.
jeszcze coś dostałem. Jest ten trench. A tak. Sio. Sio. I teraz ekwipniemy zamiast shotguna ten pistolecik. Instaluję aktualizację. Mogą wystąpić opóźnienia. Okej. No to co? To jeszcze tutaj zostaje kradzież. A potem już udam się do pana. W sumie, jeżeli kogoś... of a gene hacking division, so they must have come from some other corp. The obvious answer, of course, is Biotechnica, who just happened to own most of the land south of Night City, all the way down to the border. So what do you think, listeners? Is Biotechnica releasing experimental monsters into Badland? Maybe those protein farms down there are covered. Something broke out of a lab with a taste for human blood. It's always good advice to watch your back. But this time you might want to pack a few silver bullets next time you leave town. Just saying. Jeśli wyszło z laboratorium, to że nie są wrażliwi na srebro. Potrzebuje wsparcia w korporacyjnych gierkach. Chce wejść w posiadanie materiałów kompromitujących swojego konkurenta, Matthewsa Stone'a. Co ty na to? Szczegóły w załączniku. No, i teraz są o wiele ciekawsze zadanie akurat. Znowu wybuchła bomba nuklearna. Robimy krótki... robimy jednak przerwę. Sorry, Dino, ogarnę to za chwilę. Coś mi wypadło. Ulica bardzo nietypowo złożona. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Czemu nie w moją stronę? Ej, widzisz mnie? Niestety tak. No ten motor jest... No, to będzie to zabawne. Powiem inaczej, to będzie bardzo zabawne. Już myślałam, że nie przyjdziesz. Szczerze mówiąc, nie powinienem. Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. Każdemu zależy na dyskrecji. Może.
ale nie tak bardzo jak mnie. O kurwa, to ty! Tak, to ja. Lizzie Weezy. Usiądź proszę. Porozmawiajmy. Mhm. Okej, okay. To o co chodzi? Pewnie się domyślasz. Mam kłopot. Mhm. Jaki? Dobre pytanie. Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę, sama nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze, zakochałam się. To nie jest problem. Dla mnie jest. Ja mam coś do powiedzenia, a to... to mnie rozprasza. Odciąga od mojej sztuki. Mówimy o mężczyźnie? O kobiecie? Cholera, te pieprzone ręce. Czasem wydaje mi się, że ledwo coś musnę, a lecą iskry. Mówimy o mężczyźnie. Nazywa się Liam. Liam Norton. Jesteśmy razem od kilku miesięcy. I... myślę, że mnie zdradza. Okej. Okay. A czemu go w ogóle podejrzewasz? To jest takie banalne, że aż wstyd mówić. Rozmowy telefoniczne prowadzone szeptem w kiblu, dziwne rachunki, tajemnicze spotkania w środku nocy. Jest jakaś konkretna sytuacja, która zapadła ci w pamięć? Pamięć? To jest drażliwy temat. Czemu? Nie znamy się aż tak dobrze. Liam Norton. Nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około 40. Czuły. Typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. Znasz takich? Za dużo. Ze słyszenia. Jak się poznaliście? Jest moim menadżerem. Wiem, jak to brzmi. Nie chciałam tego. On nawet nie jest w moim typie, ale... Chyba jednak jest. Ale? Można mieć ciachu z chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. Nie wybiera. To co konkretnie mam zrobić? Czego oczekujesz? Dowodów. Wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Liam jest częstym gościem w klubie Riot. Myślę, że to tam się z kimś spotyka. Chcę wiedzieć z kim. Ustalisz to dla mnie? Porozmawiajmy o pieniądzach. Dostaniesz je. Taką mam nadzieję. Pytanie ile? Boże, jakie to przyziemne. Nie mam pojęcia. Dużo. Zadowolony? Dla nas, zwykłych śmiertelników, takie kwestie mają duże znaczenie. Często życia albo śmierci. Nie moralizuj mi. Bierzesz tę robotę czy nie? Możesz mnie liczyć. Doskonale. Pamiętaj, że oczekuję konkretów. Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze. A teraz już idź. No dobra. Klub Riot. Ciekawe, czy serwują tam drink legend. Wiecie, drink of legend. Dobra, nieważne. 500 metrów. Perfect. Dobra. To nie będzie szczególnie trudne. Na szczęście. Chyba z tego co kojarzę, wystarczy podłączyć się do kamery w jednym miejscu i nara. O! Wreszcie, księga zaklęć. Jedź pan, jedź!
jest bardzo fajne zadanie. Dobra, tu widzę, że jest kolejka. Wyglądasz okej. Okay. Możesz wejść. Tylko nie rób kłopotów. Mam już wysoki rep, bez czego wpuszczają mnie do takich miejsc, nie? Dobra, na razie sobie odpuszczę, ale... Ej, Linda, szampan do Viprumu, raz, raz. Okej, tylko wystawię rachunek dla trójki. Szukam Liama, Liama Nortoma. A, ten. Kurwa, nie znoszę typa. Niskie napiwki. Aha, i to tylko strasznie arogancki koleś. A ta jego laska jeszcze gorsza. Laska, mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. Nie możesz, mówisz. A wiesz, co ja mogę? Rozgnieść twój łeb w palcach jak pustą puszkę. Zastanów się, czy chcesz mi odmówić. Dobrze się zastanów. Jest w Viprumie z jakąś kobietą. Chyba ważna okazja, bo zamówili szampana. Ale ten, jak coś, to nie gadaliśmy, tak? Pewnie, że nie. Jasne. Nawet fajną muzykę tu gracie. Tak? Nie mam pojęcia. Ja sobie odfiltrowuję wszystko poza ludzkim głosem, inaczej bym tu obłuch. Rozsądnie. Okej. Jeżeli się tej klimatyzacji tutaj nie za bardzo. Dobra, no to najwyraźniej musimy zrobić to starą, dobrą metodą. To jest wyjście w ogóle. No, okej, okay, spoko. Co to jest? A, to jest bardzo użyteczne. No, czemu nie? Dobra. It's gonna be easy. Tylko potrzebuję nie dać się nikomu złapać. A, na dole, okej. Okay. Nie na dole. What the hell? A, na górze? A. Wow, ale zadbana winda. Ale z drugiej strony to dla tych. Zdaję sobie sprawę, że nieczęsto dajecie zgodę na użycie relika, a jeszcze rzadziej zezwalacie na stworzenie engramu żyjącej osoby. Cóż, Arasaka przygląda się karierze Lizzie z wielkim zainteresowaniem. Byłoby szkoda, gdyby zakończyła się przedwcześnie. Dlatego kopia zapasowa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Właśnie. Czy z tego zapisu da się usunąć pewne niepożądane cechy? Bo Lizzie od czasu konwersji, no nie jest sobą. Obawiam się, że to niemożliwe. Engramu zapisanego w systemie Secure Your Soul nie można edytować. A o jak poważnych zmianach mówimy? Bardzo poważnych. Czasami
czasami jej nie poznaję. A czasami... Nieważne. Wypijmy. Za współpracę. O cholera. Słyszałeś to samo co ja? Relik. Chcą z nią zrobić to samo co ze mną. Nie do końca. Ciebie zabito, a tu chodzi o kopię zapasową. Kopię zapasową? Wi. Mówimy o człowieku, a nie o folderze ze zdjęciami z wakacji. Facet nawet jej nie spytał. Robi to za jej ple... Nie ma prawa, żeby coś takiego robić. Nikt nie powinien mieć takiego prawa. Zwłaszcza bez jej wiedzy. Cholera. Jak i coś takiego powiedzieć? Nie musisz. W pokoju jest kamera. Więc są też nagrania. No to bierzemy. Wow. Ale mnie wywindowało. I reached a new high. Można tędy wyjść? Jak najbardziej. No, El Capitan. A nie udnie tylko El Capitan, okej, dobra, nieważne. Jeszcze. Halo? Vi? Co się dzieje? Mam informacje o Liamie. I co? Jest tak, jak myślałam? Nie. Jest gorzej, Lizzie. Dużo, dużo gorzej. To znaczy? Słuchaj, nie znam wszystkich szczegółów, ale Liam chce stworzyć twój engram. Skopiować cię. Ale dlaczego? Mówię, że się boi. Ciebie. Siebie. Słyszysz? Nie wierzę w ani jedno słowo. To kłamstwa. Mam nagrania. Poszło. Posłuchaj sobie. Nie, ja pierdolę. No dobra. On nie będzie mieć jeszcze jedno zdanie. Ale... Na razie. Mamy to zadanie. I tam się teraz udamy.